Jak często w Twoim życiu spotykałeś się z sytuacją, że musiałeś udowadniać swoją rację? Twoje zdanie było podważane, Twoje kompetencje były również kwestionowane. Jeśli te sytuacje powtarzają się wielokrotnie, jesteśmy bardzo zmęczeni. Mamy poczucie, że ciągle musimy walczyć o swoje miejsce, ciągle musimy udowadniać światu, że jesteśmy coś warci. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, podczas którego opowiem Ci o takiej właśnie sytuacji u jednej z moich klientek. A co najważniejsze, wytłumaczę, z czego ten program udowadniania swojej racji wynika. Ewa Robżarska. Jakiś czas temu miałam przyjemność pracować z młodą bizneswoman, kobietą bardzo ambitną, jeszcze przed 30, która już ma na swoim koncie duże sukcesy, prowadząc firmę budowlaną w Niemczech. Patrząc na nią, wydawało się, że ma wszystko, czego dusza sobie zapragnie. Jest młoda, jest zdrowa, jest piękna i ma naprawdę potężne zasoby finansowe, ciągle osiąga kolejne sukcesy. Jednakże, jak zaczęła opowiadać, jakim kosztem odnosi te sukcesy, jakim kosztem ma życie takie, jakie prowadzi, okazało się, że wcale nie jest taka szczęśliwa. Przyciągała do swojego życia mężczyzn i na polu prywatnym, i na polu zawodowym, którzy ciągle podważali jej wartość. Ciągle musiała udowadniać, że jest kompetentna, że w wielu sytuacjach to ona właśnie miała rację i jej rozwiązania były skuteczne. Była tym już bardzo zmęczona. Nie mogła jednak znaleźć źródła takiego właśnie mechanizmu, który często powtarzał się w jej życiu. Apogeum osiągnęła, kiedy na polu zawodowym osoba, mężczyzna starszy od niej, który trochę, można powiedzieć, pełnił rolę takiego ojca biznesowego względem niej, również odwrócił się przeciwko niej. Też zaczął być agresywny, nieprzyjemny, podważający jej zdanie i kładący jej kolejne kłody pod nogi. To już było dla niej za dużo i stwierdziła, że musi znaleźć przyczynę i musi w końcu to przepracować, aby odzyskać spokój. Okazało się, że przyczyną był jej dom rodzinny. Sama jako mała dziewczynka ciągle przyglądała się walce między ojcem a matką. Ojciec podważał zdanie matki, matka próbowała walczyć o swoją pozycję w tym całym układzie rodzinnym. Ta walka nigdy się nie skończyła, trwa tak naprawdę do dzisiaj. Rodzice są po rozwodzie, ale ciągle żywią wobec siebie urazę i ciągle mają agresywną, bardzo waleczną postawę względem siebie. Oczywiście ona, świadomie pracująca nad sobą, może uwolnić się od tego programu walki i może odzyskać pełen spokój. Jako numerologiczna ósemka ma w sobie silny archetyp wojownika. Ona sama nosi w sobie silną taką tendencję do pokonywania dużych trudności w życiu. Ósemki numerologiczne mają właśnie taki program. Chcą sobie udowodnić, że są w stanie przetrwać naprawdę duże burze życiowe. Wtedy czują się bardzo silne, bardzo sprawcze i z dumą mogą sobie spoglądać w lustro. Jednakże ten program na dłuższą metę jest naprawdę bardzo męczący. I ona sama przyznała, że ma już tego dość i chce, aby jej życie i jej biznes rozwijał się w dużo większej harmonii, z dużo większą lekkością. Na polu prywatnym również zmierzała się z podobnymi sytuacjami, gdzie mężczyźni, z którymi się wiązała, stawali się wobec niej nieprzychylni. Podważali jej zdanie i wmawiali jej, że nigdy nic nie osiągnie. Na szczęście to nie powodowało, że rezygnowała ze swoich celów, natomiast nie dostawała żadnego wsparcia z ich strony, a raczej podsycana była cały czas takim przekonaniem, że ona jako kobieta niczego nie osiągnie w świecie mężczyzn. A ciekawostką jest to, że biznes, jaki prowadzi, to biznes budowlany, gdzie głównie królują mężczyźni, więc tym bardziej musi starać się podwójnie, aby pokazać innym, że ona może z sukcesami być na stanowisku zarządczym i bardzo skutecznie, efektywnie zarządzać procesami. Dzięki temu, że ta młoda kobieta podjęła się świadomej pracy, zharmonizowałyśmy jej profil, odszukałyśmy prawdziwą przyczynę tego mechanizmu, o którym przed chwilą Ci opowiedziałam, sytuacja zaczęła się poprawiać. Przede wszystkim zrozumiała, że musi zakończyć toksyczne relacje z mężczyznami, którzy jej nie służyli, nie wprowadzali takich wartości, jakich ona potrzebowała. Między innymi zakończyła relację biznesową z mężczyzną, który niegdyś był jej przyjacielem i dużym wsparciem, po jakimś czasie okazał się po prostu osobą, która podcinała jej skrzydła. To wymagało od niej dość dużej odwagi, bo ósemki numerologiczne są też bardzo lojalne. Pokazałam jej też, że jej program lojalnościowy wobec mamy, która musiała udowodniać względem swojego męża swoją wartość, swoją rację, jest tutaj też bardzo ważnym elementem całej tej historii i jej życiorysu.
Kiedy zwolniła się z programu lojalnościowego wobec mamy, te sytuacje przestały się powtarzać. Zaczęła robić porządek w swoich relacjach i wprowadziła nowy, właściwy wzorzec. Przede wszystkim miała uświadomić sobie, że już nic nikomu nie musi udowadniać. Nawet nie musi niczego udowadniać samej sobie. To, co osiągnęła do tej pory w życiu, to jest już naprawdę potężny, spektakularny sukces. Dalsza ścieżka jej rozwoju może odbywać się zupełnie w innym scenariuszu, gdzie jest dużo więcej lekkości, wsparcia od kontrahentów, dobrych, harmonijnych relacji z pracownikami. Sama też musiała przyznać się do tego, że widziała w mężczyznach konkurencję, widziała w mężczyznach wrogów, ponieważ jej pierwszym modelem mężczyzny, jakim był ojciec, był wrogiem wobec jej mamy, więc ten schemat, ten model mężczyzny, który nie wspiera kobiety, bardzo mocno zakorzenił się w jej podświadomości. Udało nam się podczas całego procesu transformacyjnego poradzić sobie z tym programem, zneutralizować go w jej podświadomości, aby mogła cieszyć się życiem, aby mogła świętować wszystkie swoje sukcesy i zacząć otaczać się ludźmi, w szczególności mężczyznami, którzy ją wspierają, którzy też cieszą się z jej osiągnięć. Jeżeli zauważyłeś lub zauważyłaś u siebie podobny program, jeżeli często zdarzają się sytuacje, być może w Twojej rodzinie lub w Twoim biznesie, gdzie musisz walczyć o to, aby ktoś uznał Ciebie jako wartościowego człowieka, aby docenił Twoją pracę jako jakościową i bardzo cenną, to znaczy, że możesz nosić w swoim podświadomości podobny program. Warto z tym popracować, warto uwolnić się od tego niekorzystnego mechanizmu, żeby po prostu być szczęśliwym człowiekiem i cieszyć się swoim życiem, a nie być cały czas w energii walki. Zapraszam Cię do udziału w moich bezpłatnych live'ach, na których możesz dowiedzieć się, jaką Ty jesteś wibracją numerologiczną i skąd u Ciebie akurat może brać się właśnie taki program udowadniania swojej racji. Jeżeli chcesz zgłębić tematykę dużo głębiej, zapisz się na Akademię Psychonumerologii. Zapraszam Cię serdecznie, Ewa Robżarska.